Takie mam pytanie, a ile mamy czasu na tę rozmowę, bo... Dlatego poszłam do Top Model też, żeby sobie troszeczkę zrobić rozruch. Nie krępuj się. Czy już skończyliśmy ten wywiad, czy jeszcze go ciągniemy? Witam Was bardzo serdecznie, Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Jesteśmy dziś w fabryce Norblina, a razem z nami Laura Samojłowicz. Zapraszam Cię bardzo serdecznie tutaj do nas. Hej. Jesteśmy na premierze autorskiej marki kolekcji W-Kruk Martyna Wojciechowska. Powiedz, jak Twoje wrażenia z tego, co przed chwilą zobaczyliśmy w sali? Rozumiem, że wprowadzamy nowy styl rozmowy, to co już mogliśmy zobaczyć w mediach wczoraj i przedwczoraj, czyli rozmowy milcząco obcojęzyczne. Kolejne pytanie. Postanowiłaś ostatnio pojawić się w programie Top Model. Nie widzieliśmy tego jeszcze w telewizji, ale opowiedz, co motywowało Twoją obecność tam. Takie mam pytanie. A ile mamy czasu na tę rozmowę? Bo... 10 minut. 10 minut. Więc przede wszystkim uważam, że pokaz Martyny Wojciechowskiej i zahaczający temat żywiołów jest bardzo istotny, ponieważ skonfigurowanie, to znaczy symbioza wszystkich żywiołów, łączenie ich ze sobą i współgranie w nas każdego żywiołu jest bardzo istotny w rozwoju, postrzeganiu rzeczywistości człowieka. Ogień, powietrze. Uważasz, że to, co Martyna powiedziała, że wolność to wybór. Myślisz, że ta wolność w kontekście tego, że za miesiąc mamy wybory, nabiera tutaj jakiegoś szczególnego kontekstu? Idź na wybory, twój głos ma znaczenie. Czy ty jako osoba publiczna dostrzegasz to, że możesz mieć szczególny wpływ na ludzi młodych, na przykład, którzy wahają się, czy pójść 15 do urn, czy nie? Ewidentnie, tak? Choć bez przekonania. Twój głos ma znaczenie. A co jeszcze, o co mnie jeszcze pytasz? Bo tak, no tak, proszę, powiedz mi. Wróciliśmy tutaj, byliśmy tutaj, byliśmy żywiołem. Głos ma znaczenie, idź na wybory, to jest bardzo ważne. Przyczyniajmy się do rzeczy dobrych. Łączmy się w siłę, róbmy swoje. Bardzo istotnym momentem twojej kariery myślę, że był udział w serialu M jak miłość. O co? Pytałeś mnie o Top Model. Tak, o Top Model. Tak, byłam w Top Model. Uważam, że tak jak powiedziałam w wywiadzie, powiedziałam o tym, że powinniśmy błyszczeć i być wizytówką, więc to jest bardzo ważne, żeby każdy robił swoje najlepiej jak potrafi. Dlatego poszłam do Top Model też, żeby sobie troszeczkę zrobić rozruch. Lubię duże studia, lubię duże wchodzić w duże struktury społeczne. Bardzo mnie to kręci, jara. Po prostu jestem w tym dobra. Mhm. A jak wspominasz spotkanie z Michałem Pirugiem na planie? Wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek tylko na planie, czy poza planem również? W każdej konfiguracji. Nie jesteśmy bardzo blisko, ale umówiliśmy się na kawę. Ja. To spróbuję jeszcze uderzyć do ostatniego pytania. Chodzi o bardzo ważny w polskiej popkulturze serial M jak miłość. Lata temu miałaś tam bardzo ważną rolę. Czy obserwujesz ten serial, który cały czas cieszy się dużą oglądalnością i to, jak ten serial się zmienia? Masz jakieś spostrzeżenia co do tego, jak ta produkcja dzisiaj wygląda? To ciekawe, jeżeli mamy jeszcze te 2 minuty, tak? Wiesz co,
Przede wszystkim jest tak, że nie krępuj się. Jasne. Przede wszystkim uważam, że ludzie, którzy pracują na tym planie, są wspaniali. Przede wszystkim uważam, że ludzie, którzy tworzą ten serial, uwielbiam ich wszystkich. Myślę, że jest to bardzo ważna jakaś atmosfera pracy przy serialu. Ja miałam tę przyjemność zagrać Majkę Chojnacką w M jak Miłość. I miałam też przyjemność wrócić tam jako Majka narkomanka, heroinistka, co bardzo mi imponuje jako człowiek, jako osobie aktorskiej, bardzo mi to imponuje. Czy już skończyliśmy ten wywiad, czy jeszcze go ciągniemy? Wedle twojego życzenia, jeżeli masz jeszcze coś ważnego do powiedzenia, to możemy przeciągnąć. Jeżeli nie, pożegnamy naszych widzów. Bardzo dziękujemy. Laura Samojłowicz w bardzo oryginalnym stylu powraca na polskie salony. Kolejny wywiad, bardzo oryginalny. Dziękujemy, że byłaś z nami.